Cześć, witajcie. Witajcie, jestem Daniel. Zacumujemy, zakotwiczymy dzisiaj, bo naszym tematem, tak jak widzicie w opisie filmu, dzisiaj będą kotwice. Dokładnie. Statki, łódki, kotwice. Może położymy nawet czapkę tutaj na środku. Tak. No, masz czapkę z kotwicą, tak? To możesz przynieść, tak? I o tych kotwicach dzisiaj będziemy mówić. O, tu Daniel przyniósł czapkę. Właśnie z kotwiczkami. Tak. Dlaczego ta kotwica? Po co nam potrzebna jest kotwica? Co to jest kotwica w ogóle? Taka fizyczna? Trzeba umieć ją podnieść? Właśnie. I czy ciężka jest? I to oczywiście jest symboliczna nazwa kotwica, ale chodzi o łączenie, o połączenie, o zespolenie. Mówi się zakotwiczenie. No jest to termin z całej filozofii NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne, czyli jak można nasz mózg zaprogramować na pewne bodźce zmysłowe, na przykład dotyk, na przykład wzrok, właśnie, na przykład zapach, na przykład słuch. I żebyście tak prosto zrozumieli, jak taka kotwica działa, na przykład słuchowa, to działa tak. Przypomnijcie sobie jakiś utwór muzyczny, jakiś hit, piosenkę z dzieciństwa, najlepiej którą lubicie, i ona zaraz was przywoła i przeniesie w tamte czasy. Jak jakieś danie kosztujecie, przywołacie ten obraz jakiejś ulubionej zupy babci, to was przeniesie w czasy dzieciństwa, w naszym umyśle, w naszej pamięci. I właśnie na tym polegają kotwice. One nas jakby przenoszą, transportują w pewne stany z przeszłości, pewne odczucia, które gdzieś wcześniej przeżyliśmy. I okazuje się, że te kotwice możemy sami tworzyć. Tak. Część tworzy się automatycznie, na przykład tak jak muzyka, wspomnienia ze szkoły, na przykład dzwonek na lekcji jest kotwicą akustyczną. Często wytwarza spięcie. Sygnał telefonu może stać się tak nieprzyjemną kotwicą, że będzie nas spinało, jak tylko usłyszymy dzwonek. Dźwięk, tak. Dlatego nie dawajcie swoich ulubionych piosenek jako dźwięk telefonu, bo je znienawidzicie. Albo jako budzik z rana. Albo jako budzik. Raczej niech to będą dźwięki neutralne. Pik, pik, pik. Ja kiedyś tak zrobiłem właśnie. I przez to sobie zepsułem piosenkę. Tak, tak. Pamiętam, właśnie ustawiłem sobie ją na dzwonek w telefonie i zawsze jak dzwoniła, jak potem sobie ją włączałem, to ten dźwięk mnie już wręcz drażnił. Tak. Czy był taki jakiś, byłem taki bardziej na niego wyczulony. To jest błędne, jak ktoś mówi. Tak, sobie stworzyłem żeby kotwicę. Sobie ustawić fajną piosenkę na poranek, wtedy się będziesz czuł lepiej. Nie. Piosenkę, tą fajną piosenkę odtwórz już jak będziesz jadł śniadanie. Na przykład. Wiecie, ale nie jako budzik. Jak zakładać takie kotwice? No to bardzo prosty sposób jest. Już to o tym wspomniał Iwan Pawłow w przypadku piesków. Tak. No, że trzeba dany bodziec, tą reakcję, którą chcemy mieć, na przykład uśmiech, najpierw wywoływać fizycznie. I w przypadku na przykład uśmiechu, spokoju czy euforii, no to musimy wiedzieć, co tą euforię wywoła. Czy ten uśmiech, czy tą przyjemność. No, w przypadku nowej mowy potrzebujemy stanu relaksu, więc właśnie robimy jak wszystko, co nas wyluzuje. Właśnie, jak to wygląda i jak się wykorzystuje kotwice w nowej mowie, bo dlatego ci chcemy wam o tym opowiedzieć, o tej kotwicy, ponieważ jest to jedna z kluczowych elementów w treningu nowej mowy, to kotwiczenie. I to różnych stanów, ale szczególnie stanu ulgi i rozluźnienia. Tego rozluźnienia właśnie, które wprowadzamy do mowy. Tak. Ta kontrola ciała, kontrola tego spokoju w mowie, czy tempa mowy i tak dalej. I to jest bardzo ważna rzecz w przypadku łączenia mowy, czyli tego sygnału dźwiękowego, tak jak tej piosenki czy budzika, właśnie ze stanem relaksacji. I ta kotwica, czyli ten pomoc działa tak, że jeśli uaktywnimy naszą mowę, uaktywni nam się stan
relaksu. Tak jak w przypadku pieska Pawłowa, jeśli usłyszał dzwonek piesek, zaczął się ślinić. A jedzenie nawet jeszcze nie widział piesek, tylko słyszał dzwonek. Tylko słyszał dzwonek. Już tak w jego mózgu się stworzyła kotwica, wcześniej stworzona przez tego właściciela, czy tego badacza, że od razu na dzwonek piesek się ślinił, mimo że jedzenia nie było jeszcze. Tak właśnie. No i te kotwice, ćwicząc je codziennie, czyli uruchamiając najpierw ten stan i potem programując na przykład jakiś gest, czy na jakiś dźwięk, czy nawet amulet jest kotwicą, jak go trzymamy, robi się połączenie nerwowe w naszym mózgu. Taka autostrada, która szybko aktywuje właśnie to wspomnienie. Właściwie cała sieć tych neuronów, prawda? Autostrada. I w nowej mowie to jest piękny mechanizm, bo jeśli połączymy, że z dźwiękiem nowej mowy aktywuje się relaksacja, to pojawia się machina do automatycznego rozluźniania się. A że taką przyczyną właśnie tych bloków mowy jest silne napięcie całego ciała wręcz. W starej mowie. W starej mowie, tak, z tymi blokadami i jąkaniem jest napięcie, jak każdy dobrze wie, kto ma ten problem, jest wielkie napięcie, no to właśnie to przeciwieństwo to jest rozluźnienie, więc ten stan kotwiczmy. Tak. I oczywiście jak już mamy taką kotwicę, która nas relaksuje, to ją trzeba przetestować. Koniecznie. I to w rozmowach, w różnych, o różnym poziomie emocjonalnym. I teraz podczas tych testów tworzą się kolejne kotwice, że dane wspomnienie i dane miejsce również nam się programuje pozytywnie. Tak. I jeśli będziemy tam w kolejny raz i kolejny, wzmacniamy to przekonanie i tą kotwicę, która nas właśnie rozluźnia. Dokładnie. To jest taki klucz, można powiedzieć, w nowej mowie. Teraz wam to troszkę zdradziliśmy. Tak. Ale właśnie o to chodzi, no bo na tym polega cała teoria w ogóle nowej mowy, żeby wprowadzać luz i o tym mówimy często na filmikach. Mówimy często, zresztą technika kotwiczenia w NLP jest ogólnodostępna. Tak, oczywiście. Polecamy wam, wpiszcie w Google NLP kotwiczenie, macie całą procedurę, jak kotwiczy się dany stan. Nawet są szkolenia technik NLP, jak kotwiczyć. Chociażby teraz to wprowadzić do mowy, szczególnie do problemu, kiedy ktoś jąka, zacina, ma blokady, no to niestety już nie jest to takie łatwe, no, wtedy potrzebne wykonując jest to samodzielnie. Tak, tak. Wtedy potrzebuje raczej trenera, który będzie wiedział, no, w jakim momencie zrobić to kotwiczenie i jak zrobić je dobrze, żeby później móc je aktywować. Dokładnie. Ale jak najbardziej się to da zrobić, więc kotwiczcie, przywołujcie jak najlepsze stany emocjonalne, najbardziej dla was komfortowe i twórzcie z nimi połączenie, na przykład gestem. Technika NLP proponuje tutaj te kłykcie między kostkami, żeby właśnie palcem, opuszkiem przykładać na 5 sekund i przytrzymać w tych kłykciach opuszek palca w momencie, kiedy jesteśmy najbardziej w tym stanie, który chcemy później odtwarzać. Czyli najbardziej weseli, najbardziej spokojni, najbardziej optymistycznie nastawieni, też pewni siebie. Tak samo technika kotwiczenia pomaga eliminować różne traumy. To o tym, jak też będzie okazja, to jeszcze nagramy filmik, że można przez przeciwne kotwiczenie zredukować pewne traumy. Ale to myślę też poczytacie o tym, jak to zrobić. To jest bardzo szeroki temat, jak chodzi o kotwiczenie, ale dzisiaj tak króciutko chcieliśmy opowiedzieć, jak kotwiczy się nową mowę, aby wprowadzać nowy wzorzec mowy, nowy nawyk mowy, bo to kotwiczenie też pomaga nam w tworzeniu tego nawyku mowy, aby nawykowo, czyli z automatu, rutynowo mówić na luzie, nową mową, płynnie, swobodnie. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy dzisiaj. Do jutra. Cześć. Cześć.